Ubiegłoroczna edycja była wielkim sukcesem. Bardzo nas zaskoczył zarówno odbiór publiczności, której no, były nieprzebrane tłumy, bo jednak festiwal zgromadził blisko 15 tysięcy publiczności. Także na pewno warto robić drugą edycję. Warto z różnych względów. Byliśmy nominowani do nagrody NIPTELA za najbardziej innowacyjną imprezę roku. Dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej na organizację projektu również w kategorii innowacyjność i unikatowość. Także został tutaj doceniony ten wkład związany przede wszystkim z wysokimi technologiami, dlatego że festiwal nasz, Festiwal Muzyki Filmowej, jest jedynym tego typu przedsięwzięciem na świecie, który podczas imprez plenerowych dla wielotysięcznej publiczności prezentuje symultanicznie obraz z dźwiękiem. I tak w zeszłym roku oglądaliśmy początek wielkiej trylogii Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. W tym roku będziemy kontynuować, pokażemy dwie wieże, ale rozszerzyliśmy formułę festiwalu i pokazujemy dwa wielkie projekty multimedialne wcześniej, codziennie od 21 do 23 maja na krakowskich Błoniach o 21.30 i tak Tandun z Przyczajonym Tygrysem, Ukrytym Smokiem i z wielkim projektem The Map oraz Tykwer, Klimek z muzyką ze Spidermana, Ironmana, Matrixa oraz z muzyką z Pachnidła. Ja myślę, że te wydarzenia na Błoniach krakowskich będą absolutnie spektakularne, dlatego że mamy największy ekran na świecie, to jest 9 na 18 metrów, ogromny, gigantyczny, wielka moc projektorów, tak jak mówię, pełna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, muzyka na żywo, ponad 300 artystów na scenie, no coś niezwykłego. Do tego dwa koncerty w salach, Max Rabe z The Palace Orchester po raz pierwszy w Polsce, wielki, wybitny niemiecki twórca, który w nieco pastiszowym stylu przypomina najwspanialsze wykonania, przede wszystkim piosenki kabaretowej z lat 20., 30. z kabaretów berlińskich, ale też wielkie standardy muzyki swingowej i kabaretowej ze świata. Także to na pewno będzie wielkie wydarzenie, tym razem w Operze Krakowskiej. No i kolejny dzień w Krakowskiej Filharmonii, 22 maja, Kaczmarek i koncert monograficzny. Także nie mam żadnych wątpliwości, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i że każdy, kto weźmie udział w festiwalu, na pewno nie zapomni wrażeń z niego, przynajmniej do następnego roku, kiedy z wielką chęcią przyjdzie na następną edycję. Co poprawiliśmy? Festiwal był bardzo dobrze zorganizowany, więc jeżeli chodzi o poprawianie, no to tak naprawdę tylko zintensyfikowaliśmy ilość wydarzeń, jest ich po prostu więcej i to, czym ryzykujemy, to właśnie to, że organizujemy trzy duże wydarzenia plenerowe na Błoniach. Zobaczymy, czy pogoda dopisze, zobaczymy, czy zgromadzimy tak dużą publiczność, jakiej się spodziewamy. W tej chwili bilety się bardzo dobrze sprzedają, ciągle można je kupić, także myślę, że będzie bardzo dobrze pod tym względem. Festiwal niesie ze sobą bardzo dużo ryzyk, dlatego że wszystkie te projekty, które pokazujemy na krakowskich Błoniach, to są projekty, które są robione specjalnie dla nas. Nigdy wcześniej nie były wykonywane, najczęściej, albo wykonywane są drugi czy trzeci raz w ogóle na świecie, dlatego trudno tutaj coś przewidywać. Za każdym razem zsynchronizowanie tego sprzętu cyfrowego, który tam jest używany, wielkiej mocy projektorów z zarządzającymi cyfrowo urządzeniami, odtwarzaczami, magnetowidami, to jest wielkie przedsięwzięcie technologiczne i logistyczne, na tyle duże, że na przykład na zaproszenie Nowego Jorku będziemy organizować we wrześniu pokaz Władcy Pierścieni w Nowym Jorku, gdyż Amerykanie nie podjęli się sami zaprojektowania tego systemu cyfrowego i jego obsługi. Trudno tutaj naprawdę jest coś poprawiać, bo tutaj po prostu stwarzamy rzeczy, których do tej pory nigdy nie było. Festiwal bardzo dobrze się wpasował. Po pierwsze podkreśla filmową rangę Krakowa. Kraków jest miastem, które jest doskonałą lokacją filmową. My zarządzamy również Regionalnym Funduszem Filmowym i prowadzimy Film Commission, czyli usługi dla przemysłu filmowego związane z produkcją filmową w danej lokalizacji. I tak Festiwal Muzyki Filmowej stwarza dla nas taką naturalną platformę promocji międzynarodowej, bo jednak na festiwalu będą wszyscy najwięksi kompozytorzy muzyki filmowej z Hollywood, którzy będą mogli zapoznać się z możliwościami nagrywania muzyki w Alverni, będą mogli zapoznać się z lokalnymi artystami, będą mogli zapoznać się z zapleczem, które istnieje do produkcji filmowej. Przyjedzie też wielu producentów filmowych i to jest taki rodzaj wymiany intelektualnej, który powoduje, że faktycznie Kraków jako miasto przyjazne filmowi jest tak postrzegane na świecie. Pamiętajmy, że w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej
filmowej odbędzie się premierowy pokaz filmu City Island, który w ubiegłym tygodniu zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Więc wiele ważnych i spektakularnych wydarzeń, wielu ważnych gości ze świata i bardzo duża możliwość komunikacji międzynarodowej. Festiwal też dobrze się wpisał w cały projekt Sześciu Zmysłów, dlatego że jest takim swoistym rodzajem platformy przejścia między imprezami bardzo elitarnymi, skierowanymi do wąskiego i bardzo wysublimowanego odbiorcy, takim jak Misteria Paschalia czy Sacrum Profanum, a festiwalami o bardziej rozrywkowym charakterze, takimi jak Selector Festival chociażby. I tak Festiwal Muzyki Filmowej łączy w sobie te dwie cechy, masową dostępność i nieco bardziej rozrywkowy charakter z ciągle wysoką kulturą i elitarnym przekazem. Na pewno zamkniemy nasz wielki, monumentalny projekt Władca Pierścieni, czyli w przyszłym roku Powrót Króla. Dodatkowo myśmy rozpoczęli od tego roku współpracę taką instytucjonalną, zarówno z festiwalem na Teneryfie, gdzie jest wielki festiwal muzyki, rozpoczynamy współpracę z Royal Albert Hall, który nieśmiało zaczyna podejmować jakieś próby indywidualnych produkcji związanych z muzyką filmową. Natomiast w przyszłym roku, może jeszcze nie w przyszłym roku, ale naszym największym marzeniem jest to, żeby bardzo mocno zaistnieć na rynku międzynarodowym, również jako producent takich produktów, czyli film z muzyką na żywo. Prowadzimy tutaj negocjacje w sprawie pozyskania wielkich praw do kilku wielkich hitów filmowych, gdzie muzykę filmową komponowali polscy kompozytorzy i mamy nadzieję, że będziemy w stanie zarówno spisać partytury z tych produkcji, jak i finalnie doprowadzić do tego, żeby na festiwalu i w Polsce i na różnych zaprzyjaźnionych międzynarodowych festiwalach móc zacząć promować i pokazywać własne produkty.